Siema. Dzisiaj sobie wziąłem na temat Hotel SB Mafia 2 i wiem, że ten album jest zrobiony tak na wesoło, żeby pobawić się dźwiękami, efektami dźwiękowymi, różne takie rzeczy, więc będę brał z przymrużeniem oka to, że różne teksty niekoniecznie muszą być mądre, po prostu fajnie się składają w beat, fajnie się można na to nałożyć efekty, więc będę miał to na uwadze i co nieco z tego albumu wywnioskowałem, także leci interpretacja Hotel SB Mafia 2. Pierwsza jest Parapetuwa. Stawiaj stówę, że znów to powtórzę. Wody w chuj, dawaj na parapetuwę, hej, parapetuwę. I w niej jakby leci całe przedstawienie tematu, czyli właśnie nagranie w tydzień czy w dwa całego albumu z jednymi z bardziej istotnych raperów w ogóle w Polsce, czyli White, Walczuk, Mata, Fukaj. Fukaj w ogóle chyba jest moim ulubionym raperem, jeśli chodzi o teksty stąd, a White chyba najfajniejsze brzmienie uzyskuje, zwłaszcza w Lawendzie, uwielbiam w refrenie jego to, co robi, po prostu to, jak brzmi. Bedoes, Białas, no. Także witam się z 12 raperów, którzy właśnie przedstawiają taki plan i tak naprawdę warunki, w jakich mają to zrobić. I od razu leci Za Karę. Ona to robi jak za karę. Dały mi dłonie, chciała palec. I generalnie, co mnie ciekawi, bardzo ten album ogólnie mi się kojarzy przynajmniej do połowy z Romantic Psycho Quebo, bo też to jest takie opowiadanie o zakochaniu się, o takiej wielkiej miłości i tak dalej. Tylko bardzo podoba mi się i jest to w pewien sposób przewrotne, że zamiast jakiejś wspaniałej ukochanej jest to miłość do pasji, jest to właśnie wytwórnia, z którą twierdzą przynajmniej wszyscy, że dobrze się dogadują, świetnie żyją, mogą robić to, co chcą. I to mi się podoba bardzo, że niekoniecznie to musi być właśnie miłość pokazana do jakiejś konkretnej osoby, co taka bardziej trochę uniwersalna, wydaje mi się, z którą więcej osób może się utożsamić, tak mi się wydaje po prostu. Także to jest bardzo ciekawe i właśnie cały utwór Za Karę jest taką sformułowaniem tej myśli, że jestem naprawdę szczerze zakochany i tą miłością jest miłość do pasji i do studia SBM Label. I dalej. Jesteś jego częścią, słepy jesteś gang. Lubi mnie twój brat, więc nigdy nie Agres i Bez. I po raz kolejny, jak dla mnie, jest to takie rozpływanie się w tym, jak jest cudownie, w tym, co mogę robić, w tej mojej miłości, jaką jest pasja. Co też mi się przypomina właśnie z Romantic Psycho, gdzie jest dużo właśnie piosenek nagromadzonych w tym stylu. I tak naprawdę nic szczególnie więcej nie widzę. Szanuję za powiązanie z Yennefer, która pachnęła bzem i agresem. Podoba mi się, w ogóle utwór jest taki fajny, przyjemny do słuchania. I leci od razu kolejne Co to za bluza? Co to ma być? Nie dam ID. Co to ma być? Nie dam ID. Co to ma być? Co to ma być? Co to ma, co to ma, co to ma. I właśnie to jest ten typ piosenek, z którymi ja niekoniecznie sympatyzuję. W sensie fajnie się je słucha nawet czasem, ale niekoniecznie więcej można coś wywnioskować. Tyle, co z tego potrafię wyłapać, to, że w tym, wydaje mi się, utworze jest mowa o takim mądrym podejściu chyba do pieniędzy, tak bym to nazwał, i tym, że nie chce się je zdobyć, ale nie po to, żeby być rozrzutnym dla siebie, że to nie jest ta chęć taka hedonistyczna, indywidualna, tylko bardziej dla jednostki. Nie wiem, podoba mi się wers, że kupię złoty łańcuch dla psa. No, nie wiem, po prostu mi się to podoba, bawi mnie. W ogóle bardzo często coś mnie bawi w tym albumie, ale w taki przyjemny sposób. No nie jest pogarda, tylko rozbawienie. I myślę, że też trochę taki miał być efekt. No i dalej Doba Hotelowa. Chcesz się zameldować, ale tak już nie jest. Winda towarowa, wiesz co wiozą. I wydaje mi się, że Doba Hotelowa jest czymś takim, takim momentem zbierania pierwszych owoców z pasji, tego, co już można było zrobić. Pierwsze jakieś takie osiągnięcia, pierwsze sukcesy i też radość z tego, że można w końcu się realizować. Może też to jest taki moment, gdzie człowiek zaczyna bardziej żyć z pasji swojej, a nie jest to tylko jakiś tam, powiedzmy, poboczny plan na życie. To jest taki jak najbardziej faktyczny, taki pierwszoplanowy plan na życie, że tak powiem. I jest to bardzo fajne w ogóle, taki... Wydaje mi się, że to jest motywujące, cieszące i też chłopaki mówią, jak się dobrze bawią przy robieniu tego, co robią. No i dalej. Klasy jak co dzień usiadłem w pierwszej, zajmując się nowym rapowym tekstem. Początkowo nie zwracałaś uwagi, co robię, bo byłaś zajęta projektem. Wyświetlałaś go na... Droga Pani. I generalnie uważam to za jedną z najlepszych piosenek
Mam jednak pewno ale. Ale kontynuując. Cały utwór jest takim wręcz bezpośrednim zwrotem do nauczycielki Nypla o tym, żeby przestała przeszkadzać mu w tym, co robi, a robi to, co lubi. A to, co lubi, jest fajne dla innych osób, czyli właśnie robienie muzyki. I jest przy okazji wszystkie inne, znaczy wszystkie, część innych historii różnych raperów. Jest Białas, który opowiada o tym, że też tata nie był dla niego zbyt dużym wsparciem w trakcie tej jego drogi do bycia raperem. Poza tym też Walczuk. Podoba mi się z kolei, że Fukaj mówi o tym, że jego rówieśnicy z kolei dla niego byli nieprzyjemni, a nie nauczyciele. I to bardzo dla mnie buduje lepszy obraz tej piosenki. No generalnie piosenka jest o tym, żeby nie zwracać uwagi zbyt dużej na osoby, które w jakiś sposób cię denerwują, w jakiś sposób umniejszają, mówią, żebyś przestał robić to, co lubisz, bo przecież ty lubisz robić to, co lubisz. I tak, uważam, że to jest generalnie słuszne, że warto jest w pewnym stopniu odrzucać jakąś krytykę, czy nawet niekoniecznie można to do końca nazwać krytyką, co takie zniechęcanie po prostu do czegoś, ale okej, chłopakom się udało. Można powiedzieć, że najprawdopodobniej większość życia spędzą jako skuteczni raperzy, którzy robią super piosenki. Tylko wydaje mi się, że bardzo małej ilości mimo wszystko chłopaków, którzy próbują bawić się w rapowanie, to się udaje. Więc o ile w ich sytuacji się to sprawdziło, oni byli, nie wiem, na tyle zaangażowani, pracowici, może też trochę mieli szczęścia, nie wiem, jak wyglądała ich kariera. Na pewno było dużo pracy i tego chłopakom nie umniejszam, tylko myślenie na zasadzie wszyscy nauczyciele są głupi, nie sądzę, że jest do końca skuteczne. I no, jak świat pokazuje, jednak wiele osób, no mało osób zostaje tym, kim chce być, więc wiele osób musi się albo wykruszyć, albo wypalić, albo po prostu im się nie udaje. Więc to jest takie moje ale do tej piosenki. I druga rzecz. Ja wiem, że nauczyciele może nie kojarzą się z największym sukcesem, jakim można osiągnąć, ale to jest raz bardzo ważna praca i druga, znam ludzi, nauczycieli, którzy naprawdę bardzo chcieli zostać nauczycielami, przynajmniej twierdzą i mówią o tym, że są zachwyceni, że cieszą się, że mają kontakt z młodzieżą, że mogą ją trochę kształtować, dzielić się jakimiś wartościami, które oni uważają za ważne. I nie wiem, jak dla mnie można jak najbardziej być nauczycielem i człowiekiem sukcesu. Wydaje mi się, że ta piosenka trochę ma taki, może nawet nie do końca ma wydźwięk, co obawiam się, że interpretacja tej piosenki może wywoływać taki właśnie odbiór, że nauczyciel to jest przegryw, gdzie No, przynajmniej ja uważam, że nie. No, ale to tyle. W każdym razie fajnie, że to jest piosenka, o której właśnie już można coś pogadać, porozkminiać i dlatego tak mi się podoba, bo już tutaj się jakaś dyskusja może pojawić i coś można o niej więcej powiedzieć. Lecimy dalej. Na piętro, a byliśmy na dole. Te ściany zobaczą mnie jedno. Popierdolone. Schowaj tą klamkę, bo ci ją pastą opierdolę. Zielona szkoła to jest taki bardziej lightowy utwór, taka przyjemność zrobienia tego, co się robi. To jest taki moment, gdzie spełnia się jakieś marzenia. Jest to po prostu opis tego. Wydaje mi się, że tu nie ma jakoś bardzo głębokiej treści, tylko to jest jakby takie atmosferą całą wszystkich narracji tam raperów, którzy biorą udział. Po prostu przedstawiałem, jak oni faktycznie spełniają swoje marzenia i naprawdę cieszą się tym, co robią. Szak szukaj litr wody, muszę. Szak szukaj. Teraz lecą 3-4 utwory, które ja uznaję za takie właśnie bawienie się muzyką. Niekoniecznie widzę w niej jakąś treść konkretną i powiedziałbym, że to są raczej bangery. O ile jeszcze w Śniadanie w hotelu widzę... Śniadanie w hotelu jak dla mnie to, mimo tego, że tu nie ma jakiejś bardzo dużej wartości merytorycznej, mi się wydaje, że raczej to jest muzyczna wartość, to, że jest to utwór o takiej radości z pracy, że po prostu to jest umiejętność pogodzenia tego, że bardzo lubi się jakąś rzecz, na tyle dobrze się ją robi do tego, że można z niej żyć, że to jest twój główny, nie dość, że coś, co pochłania twój czas, to jeszcze też przynosi ci jakieś benefity, na przykład w postaci pieniędzy. I to też nie jakichś kosmicznych, tylko takich, żeby móc żyć i robić to dalej. I myślę, że to jest bardzo fajny moment. Mam nadzieję, że niebawem mi się też uda. Tak jak chłopakom. Leci dalej. Jesteś bożkiem, to najprościej. Jebać cię. Dusisz sobie złe emocje, a my tylko THC. Szybko wróbel daj to głośniej.
banger. Edit, przesłuchałem niestety sobie jeszcze raz w stanie wykminić z tego tekstu Rubel nic więcej, wydaje mi się, że to jest po prostu piosenka po prostu o tym, tak żeby odrzucać hejterów i osoby, które przeszkadzają ci bangery, przy robieniu do tego, co zabawy, chcesz. Do opisu może imprezy, i żeby sobie żyły w tym swoim kwasie i toksyczności, a ty się po prostu dobrze baw i możesz się dławić co najwyżej THC, a nie ich problemami i hejtem. Ktoś im podał adres, chyba jadą tu. Banger. Zmieniłem blok wok, teraz zmieniam Don Blue. To jest drop top, podjeżdżam jak bonjour. Później schodzę po Luwrze i to z kolei jest dla mnie piosenka typu kiedyś nie byliśmy, teraz jesteśmy. Od zawsze byliśmy super, tylko dopiero teraz zaczęło to mieć pierwsze efekty. I może to jest taka trochę nauka dla młodych osób, które zaczynają, żeby wierzyły w siebie, tak mądrze wierzyły w siebie i próbowały działać. I tyle. I że to, że nie mają w danym momencie efektów od razu, to nie znaczy, że ich praca jest bez sensu czy do niczego. Tylko, żeby próbowali dalej. I prometazyna. Dawaj nam tu krypek na dwór, gardło mnie boli w chuj, chory idę na dwór, Prometazyna jak dla mnie jest jakimś takim trochę niepokojącym utworem. Bardzo fajnie się to beat się łączy z tym refrenem, który jest właśnie taki lekko niepokojący, taki może w taki dobry sposób, może nawet nieprzyjemny. I jak dla mnie jest to na przykład taki moment, gdzie trochę zaczyna się człowiek wypalać, trochę mu się nie chce, może jest zmęczony. Też to jest może coś na zasadzie jakiegoś dołka po prostu. I myślę, że sam fakt tego, że tak wielkie osoby, myślę, że dla wielu osób to mogą być autorytety ci raperzy, mają takie dołki, jakby też mówią, mamy czasem problem z tym, pan nam też się czasem nie chce, to może ludzi trochę właśnie motywować, że to nie jest tak, że tobie się tylko nie chce, tylko każdemu. Każdemu, nawet tym najbardziej skutecznym i dobrym ludziom, raperom, artystom się nie chce. I tyle. No dla mnie tyle. O tym jest ten utwór. I ten refren po prostu tak w głowę siada. Jest niesamowity. Bardzo mi się podoba. Mimo tak, że na początku przez pierwsze dwa odsłuchy ma się wrażenie, że on jest trochę irytujący, tak po trzecim już tak zaczyna wchodzić. Niesamowity. No super się chłopaki bawią efektami. I dalej. Postanowienia noworoczne, czyli musisz się dobrze bawić przy robieniu tego, co robisz, co ma ci dać hajs i nie możesz w tym widzieć tylko hajsu, tylko faktycznie chcieć dać jakąś wartość i też mieć radochę z tego, że tą wartość dajesz. I myślę, że to jest bardzo słuszne, tym bardziej jak ktoś na przykład zostaje raperem, zaczyna układać wersy do bitu i twierdzi, że za pół roku będzie milionerem, bo będzie milionerem. Nie, że zrobi jakąś super płytę czy ten, tylko będzie milionerem, bo teraz tak się najłatwiej zostaje. No, sądzę jednak, że nie. No, także wartościowy utwór, pomimo prostoty, według mnie. Jak będę skrętem, to odpocznę.